działają od niedawna, a już zorganizowali międzynarodową konferencję interdyscyplinarną. Mowa o studentach Uniwersytetu Wrocławskiego. Jesteśmy przed Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Willego Brandta, bo to właśnie tutaj ci studenci zorganizowali to spotkanie. Dlaczego taka konferencja interdyscyplinarna? To wynika z działalności naszego koła. Jesteśmy kołem naukowym interdyscyplinarnych działań europejskich i nasi członkowie łączą różne dyscypliny badawcze. Od socjologów, historyków, ekonomistów i również studentów interdyscyplinarnych studiów europejskich. Chcieliśmy wyjść trochę poza schematy, pokazać, że da się to łączyć, da się tym bawić. Przede wszystkim to jest taki dynamiczny, żywy twór i chcemy pokazać, że można łączyć nawet w tych czasach pandemicznych, wychodzić do studentów, pokazywać, że mogą się realizować, a mamy dużo młodych badaczy i badaczki, którzy chcą pokazywać, dzielić się swoimi badaniami i my chcemy im dać tą przestrzeń, aby mogli się podzielić swoimi wynikami. Po pierwsze, bardzo chcę przedstawić artykuł, który właśnie piszę o fenomenie social mediów, dlatego właśnie zgłosiłem się na konferencję. Chcę przedstawić nasze sesje, spróbować je zrozumieć, a także zebrać opinie i wnioski dotyczące każdej z nich. Spróbuję także zdefiniować tę teorię, dlatego chcę wziąć udział w konferencji. Chciałabym zachęcić serdecznie Państwa do wzięcia biernego udziału w naszej konferencji. A żeby było to możliwe, muszą Państwo wypełnić formularz. Ten formularz znajduje się na naszym fanpage'u Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich, również na naszych wydarzeniach, ale również osoba zainteresowana może napisać do nas maila kn.id@uwr.edu.pl. I po otrzymaniu takiego maila, jego wypełnienie trwa dosłownie 11 sekund. Wystarczy podać imię i nazwisko oraz adres mailowy. Przed konferencją zainteresowana osoba dostanie od nas harmonogram z konkretnymi linkami. Po kliknięciu na dany link otworzy się spotkanie w Zoomie do konkretnego panelu.